Dobra, apkę, którą zrobicie dzisiaj, działa w ten sposób, że wybieracie sobie tutaj radio batonem, jaka kostka ma zostać rzucona, naciskacie guzik i dostajecie na dole informację o tym, jaki rzut był wykonany, jak zmienicie kostką, jaki rezultat też. Jak nie będzie tak projektowany. Nie, znaczy możesz to zrobić na tamtym, ale zalecałbym nowy. I teraz uwaga, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. To jest zadanie, które jest na etapie dla was. I tu jest taki temat, że całe zadanie jest opisane tu i potem macie wysłać trzy komity, czyli jakby na trzech etapach robienia tego zadania musicie zrobić komita i te trzy komity wysłać. Za jednego poprawnego komita jest dwuja, za dwa jest czwórka, za trzy jest szóstka, tak? Pierwszy komit to jest w ogóle losuje i wyświetla, drugi komit wybiera kości radiobatonem i trzeci komit zmienia grafikę po radiobatonie, tak? I teraz w zależności od tego, jak zaawansowaną pracę wyślecie, otrzymujecie ocenę 2, 4 albo 6. I teraz pokazuję po kolei, jak to skupcie się na tym, co ja robię, a dopiero potem spróbujcie robić sami. Macie dokumentację podpiętą na etapie do tych rzeczy, które są wam do tego potrzebne. I teraz po kolei pokazuję, jak to trzeba zrobić, tak? Czyli jak macie czyste Visual Studio, tworzycie sobie nowy projekt. .NET ma UI aplikację. Uwaga, przypominam, dać jakąś oryginalną nazwę, która nie będzie się powtarzać, bo jak będzie się powtarzać, to będą problemy z certyfikatami. Nie róbcie teraz, tylko patrzcie, co ja robię. OK, macie tworzoną apkę i zaczynacie od tego, że w apce sprawdzacie po pierwsze, czy ona działa w ogóle. Tak? W sensie, czy się kompiluje i uruchamia. To jest najważniejsza rzecz, żebyście wiedzieli, na czym pracujecie. Kompiluje się, uruchamia się, działa. Co robicie? Robicie repo. Czyli klikacie sobie na dole, dodaj do kontroli źródła, wrzucacie to na Gita. Ja sobie zrobię prywatne na razie, żebyście mi nie zżynali z tego, wy sobie zróbcie publiczne repo i wypychacie to. Wypychacie to na repo i to jest taki początek. Teraz jeżeli coś pójdzie nie tak i przestanie wam działać, to po to są komity, żeby się do nich cofać. Jeżeli w trakcie pisania wam się coś zwali i nie będzie działało tak jak powinno, to możecie sobie zawsze zrobić cofkę do poprzedniego komita, tak? OK, i teraz na wariant najmniejszy na dwóje jest taki, żeby ta apka losowała cokolwiek i choćby K6 i wypisywała wynik. Macie tu baton, który już coś robi, to znaczy ten baton, który macie na tą chwilę zwiększa o 1 i my sobie tego batona wykorzystamy, żeby losowało K6 na dzień dobry. Nie ma i będzie, ale nie dzisiaj na pewno. Macie tego batona, on się nazywa counter button i ma jakiś tekst i przede wszystkim odwołuje się do funkcji on counter clicked, tak? Więc teraz ja sobie otworzę sobie ten pliczek, znajdę sobie tą funkcję. Ona korzysta z tego count, więc mogę go wywalić, bo on nie będzie mi już potrzebny. I wyczyszczę sobie tą funkcję całkiem. I teraz pierwsza rzecz. Jak się generuje liczbę losową w C-Sharpie? Nie, Matt był w JS-ie, w C-Sharpie. Zostaw ten telefon tam. Jezus Maria, siedzi mnie kameruje, no. Wiesz, że to po drodze podpada, nie? Jak się generuje? Random, tak? Czyli musicie sobie stworzyć najpierw obiekt klasy random. To jest nasz generator liczb losowych. Nie wiem, czy on po angielsku. Klasy random. Generator liczb losowych. OK. I teraz założymy, że wylosujemy sobie od 1 do 6. I teraz uwaga, dlaczego on mi podaje funkcję next od 1 do 7? Dlatego, że next przyjmuje dwie wartości, minimum i maksimum. Przy czym minimum jest włącznie, a maksimum jest wyłącznie. Czyli jak chcecie od 1 do 6, to max podajecie 7, tak? Bo bez tej ostatniej losuje, tak? Wylosuje do 6. Teraz, żeby wypisać to na ekranie, wykorzystamy sobie ten guzik, co mamy. On się nazywa counter button i możemy sobie zmodyfikować jego tekst. I zapisać do niego wynik rzutu, tak?
I teraz jak odpalę ten program, zrobię sobie tutaj na dole, kliknę sobie guziczek. A tak jak on się czasem zrobi, nie wiem z czym to jest związane, to się wywala po prostu MAUI chyba. Zamknąć, odpalić jeszcze raz. Nie wiem skąd to się bierze, tak czasami po prostu jest. No i co? Ale raz miało być, a nie dwa razy pod rząd. O, teraz działa. Tak i losuję tak randomowe te. To jest wariant minimum na dwóje. Więc co robicie? Robicie commita, tak? Robicie commita, zatwierdź i synchronizuj, bo tam już ktoś się wywalił na tym, że zrobił zatwierdź, ale nie synchronizował i potem zdziwiony, że nie ma tego na gicie. Jeśli macie ten etap, to robicie już sobie copy, wklej commita, czyli wchodzicie sobie na GitHuba, repozytoria, muszę się zalogować, repozytoria, wchodzicie sobie w commity tutaj, bierzecie sobie ten commit i kopiujecie stąd z góry URL commita, tak? I wklejacie mi jako jedynka, kropka i to. To jest ten wariant minimum na dwóje. Teraz jedziemy dalej z tematem. Kryterium na wyższą ocenę jest takie, że mamy wybierać, jaka kość będzie losowana przy pomocy radiobatonów. I tam macie na etapie, albo sobie wygooglajcie, jak się używa radiobatonów. To nie jest jakoś specjalnie trudne. Wywalę sobie te dwie labelki, które tu są i zamiast tego stworzę sobie radiobaton. I ten radiobaton ma szereg jakby parametrów, które są mi potrzebne. Po pierwsze, każdy z nich musi mieć jakiś napis, tak? Czyli na przykład to będzie rzut K4 kością. Tam mają być kości K4, K6, K10 i K12, tak? Może mieć jakiś value, bo to się może przydać gdzieś tam do losowania jako maksymalny wynik rzutu. I to w zasadzie już same te dwie linijki powinny wystarczyć, żeby on się pokazał się na interfejsie. Widzicie, tutaj jest. I takich guzików potrzebuje 4. Żeby nie robić potem, nie dopisywać 4 razy, to jeszcze dopiszemy. Chociaż nie musimy do niego dopisać funkcji. Zostawmy tak, jak jest. Czyli ten radiobaton. W sumie 4 sztuki potrzebujemy. Tylko K4, K6, K10 miało być. I K12. I teraz, a możecie sobie który z nich zaznaczyć. Żeby zaznaczyć, to musicie ustawić mu isChecked na true. Przypominam, że radiobatony mają to do siebie, że może być zaznaczony jednocześnie tylko jeden. Co znaczy, że jeżeli mam 4 takie guziki jak tu, jeżeli zaznaczę którykolwiek inny, znowu mi się interfejs nie ładuje, jeżeli zaznaczę którykolwiek inny niż ten, który jest domyślnie zaznaczony, to pozostałe się odznaczają, tak? W sensie nie da się zaznaczyć dwóch naraz. Okej, słuchajcie, macie tutaj 4 te. Teraz, żeby móc je przeczytać z kodu, one muszą mieć name, tak? Że można było z kodu sprawdzić, który jest zaznaczony. X name i na przykład to będzie K4, ten będzie miał X name K6, ten będzie miał X name K10, a ten będzie miał X name K12. I teraz ponieważ one mają nazwy, to ja mogę po kliknięciu sprawdzić, który z nich jest zaznaczony. Czyli wracam sobie do swojej funkcji tutaj. Tutaj losowałem, jak pamiętacie, od 1 do 6 randomowo. Zamiast tego zróbmy tak. Zróbmy sobie jakiś defaultowy. Losuj K6 i teraz prostym ifem sprawdzamy sobie, czy na przykład K4 jest zaznaczony i jeśli tak, to nie,
Copilot jest fajny, ale czasami jest przesadza, że tak powiem. Nie chcę tego, spadaj. Jezu, znowu mi ktoś kurde na YouTubie napisze, że pół filmiku to ktoś kicha, nie? Coś takiego, tak? Jeżeli K4 jest zaznaczone, tak? To wylosuję od 1 do 5. Tak samo, jeżeli K6 jest zaznaczone, losuję od 1 do 7. Jeżeli K10 jest zaznaczone, to do 11. I jeżeli jest 12, K12 jest zaznaczone, to do 13. Tak? Przypominam, że losuję bez tej ostatniej. I to nam daje wynik rzutu taki jak zaznaczymy. Możemy sobie dodatkowo, słuchajcie, wykorzystać ten content, który jest tutaj, do zamiast tego, żeby było widać, co rzucamy, czyli możemy sobie wpisać tutaj możemy? Nie możemy, bo nie wiemy, który był kliknięty. Dobra, wynik rzutu i jest OK. I teraz jak odpalę tą aplikację, to wybieram sobie K4, rzucam, mam 4, 3, 1, 2, 3, dobra, K6 rzucam, jest 5, jest 6, K10 rzucam, jest 10, 1, 9, działa, 12, jest K12, rzuciło się też, działa, tak? Czyli to jest połowa drugiego punktu, bo teraz reszta drugiego punktu jest taka, że wyświetlamy wynik nie na guziku, tylko pod guzikiem, dużą czcionką wyśrodkowane. Więc pod guzikiem, tym, który tu jest, robicie sobie labelkę. I tej labelce dajecie jakiś name, bo musi mieć. I teraz, żeby ona była duża, w sensie, żeby ten tekst był wyraźny, możemy dać font size, ale uwaga, font size przyjmuje określone wartości. Nie można dać na przykład, nie wiem, 100 pikseli. No możecie dać mu na przykład large, tak? Dlaczego tak? Dlatego, że każde urządzenie zdecyduje, ile to jest large czcionka, a nie, że wpiszecie sobie 100 pikseli i się okaże, że nie mieści się na ekranie. Żeby wyrównać w poziomie, jest właściwość horizontal text alignment i ustawiacie na center. Dzięki temu będzie wyświetlone w poziomie, a nie gdzieś tam do lewej, tak? I teraz, żeby do tej labelki pisać, potrzebujemy jej name, ten role label. Zamiast pisać do guzika, piszemy do role label text, a na guziku z kolei ustawiamy sobie napis rzuć kostką, tak? I teraz nasza apka w tej chwili, jak już się łaskawie wyrenderuje. Ciekaw jestem bardzo, dlaczego to się tak wywala. O. Teraz jak K10 klikam, jest wynik rzutu 4, wynik rzutu 7, wynik rzutu 4, 8, 5. Tak? Jest to dosyć oczywiste. Nie ma tu żadnej czarnej magii. I teraz to jest drugi jakby etap, czyli na 4. Robimy commita i commita sobie zapisujemy gdzieś tam, żeby wysłać mi na etapie później. I teraz słuchajcie, trzeci, ta wariant na 6, to jest to, że ma ta grafika kostki ma się pokazywać u góry zamiast tego samochodu i ma się zmieniać w zależności od tego, jaki radiobaton wybierzecie, czy ma się pokazywać kostka K4, K6, K10 albo K12 w tym miejscu tam macie. Po pierwsze potrzebujecie grafik i polecałbym sobie, że tak powiem, z jakiegoś sklepu internetowego zajumać zdjęcia. Ja mam tutaj podglądu. Dobra, a to było dobra. Ja sobie tutaj z jakiegoś sklepu z kostkami wziąłem grafiki do kostek, nawet mam K20 niepotrzebne, K4, K6, K10, K12. 20. I teraz te grafiki, żeby móc użyć w projekcie, to jest ważne,
musicie sobie po prawej rozwinąć tutaj resources, images, prawym na images dodaj istniejący element i sobie musicie zaznaczyć, że wszystkie pliki, bo inaczej nie będziecie tego widzieć, ale zaznaczacie sobie te, które chcecie, dodaj. I teraz ciekawostka, to jest ograniczenie, nie wiem czy Androida, czy iOS-a, w nazwach plików nie może być wielkich liter, bo nie działa. Nie wiem dlaczego, nie wiem co powoduje to ograniczenie, muszą być małe litery, inaczej jest error. I mam cztery grafiki. Teraz standardowy ten nasz obrazek, wyedytuję sobie main page XAMLa. Standardowy obrazek zamiast tego .NET bota wpiszę sobie tutaj K6. PNG, nie, JPG, sorry. I teraz po odpaleniu aplikacji będę widział tutaj kosteczkę tą K6. Jest. I teraz myk polega na tym, żeby jak ja będę zmieniał kostkę, która jest zaznaczona, ta grafika też się zmieniała na odpowiednią grafikę. Jak to zrobić? Najłatwiej jest podpiąć funkcję nową do radiobatonów wszystkich. Przy czym tu jest taki trik mały, bo nie jest klik czy on klik, tylko radiobatony, jak sobie zobaczycie w dokumentacji, jest funkcja, która się, zdarzenie, które się nazywa check it change. Tak? Czyli czy zmieniono zaznaczenie i wpisujecie sobie tutaj, klikacie sobie nową procedurę obsługi zdarzeń. On wam wygeneruje tutaj nową funkcję. A ja sobie zmienię jej nazwę, bo mi się nie podoba K4K check it change, tylko zrobię zmień nazwę i po prostu check it changed, bo będzie jedna funkcja do wszystkich. Tylko ważne, że nie prawym zmień nazwę, a nie samo zmiana nazwy, bo się wszystko wysypie. I tą samą funkcję, słuchajcie, wpinam do wszystkich tych czterech radiobatonów, tak? Czyli we wszystkich czterech radiobatonach ustawiam tą samą funkcję, żeby się wywołała. I teraz ta funkcja ma w atrybutach object sender, to będzie nasz radiobaton, który wysłał, tak? I argumenty, to akurat nie będzie nam potrzebne. Ważny jest ten object sender, bo to jest radiobaton, który nam wysłał to zdarzenie. Teraz on jeszcze nie wie, że to jest radiobaton. Trzeba mu powiedzieć, że to jest radiobaton i zrobimy to w ten sposób, że definiujemy sobie nową zmienną radiobaton RB i zapisujemy do nich zrzutowanego sendera na radiobaton. Tak? To jest opcja zrzutowania, czy tam procedura rzutowania, czyli czytaj sendera jako radiobaton, zapisz do RB. I teraz wiemy już, że to jest nasz guzik. Po co nam to? Po to, że radiobaton, jak zapisaliśmy sobie w value, która to jest kostka, tak? Szóstka, czwórka, dziesiątka, dwunastka. I możemy teraz sobie to przeczytać, to znaczy możemy sobie zrobić max roll zmienną i przeczytać do niej z radiobatona, z jego value. Tylko że teraz jest problem, bo value jest nie wiadomo czym, więc możemy mu dodać, że to jest string, nie możemy tak bezczelnie, że to jest int. No ale teraz jest problem, bo próbujemy stringa zapisać do inta, więc musimy zrobić to jest taki tasiemiec, to jest etykietka, to jest na pewno string, a int parse robi ze stringa po prostu nam inta. I w tym momencie w max roll będziemy mieli albo 4, albo 6, albo 10, albo 12, tak? I w związku z powyższym, jak to mamy już kliknięte, to co możemy zrobić? Możemy teraz podstawić sobie to do nazwy pliku, czyli możemy zrobić sobie string file name, tak? D, nie D, K, sorry, bo u mnie wszystkie pliki się zaczynają na K, potem wartość i nie PNG, tylko JPG, one u mnie się nazywają. To nam przygotuje URL-a kostki. Nazwę pliku kostki. I teraz zostaje tylko image tutaj. Podmienić jego source. On ma nazwę. Nie ma nazwy. Musimy mu dać nazwę. Xname. Dice image. I teraz możemy się do niego odwołać. Source. Nie tak. Po prostu. O tak. Bez żadnego kombinowania. I teraz, jeżeli zrobiliśmy wszystko poprawnie,
to po zmianie widzicie, zmienia się ikonka, która jest u góry, ale jeszcze nie ma to wpływu, słuchajcie, na nie ma to wpływu na wynik rzutu, w sensie jakby tutaj się nic nie zmienia, a jeszcze miał być reset, bo zobaczcie, jak teraz zmieniam, nie resetuje się tutaj, tak? Czyli ja mogę sobie rzucić, nie wiem, K12, zaznaczyć K4 i jakimś cudem na K4 wyrzuciłem 12, tak? To, co jeszcze jest tam w tym trzecim punkcie, to jest reset wyniku przy zmianie wybranego elementu. Czyli musimy tutaj na koniec, ostatnią rzecz, zresetować tą etykietę, czyli role label text ustawić na pusty na przykład. Tak, i teraz po zmianie tej linijki kodu, jak mi się w końcu załaduje interfejs, czyli jak ja rzucę K12 i zmienię kostkę, to na dole się resetuje, tak? Teraz to jest wariant na 6. Ja to repo wam udostępnię później, tylko jakby nie ma sensu, żebym udostępniał teraz, bo wszyscy będziecie z niego rżnąć zamiast pisać to samodzielnie. To można zrobić jeszcze lepiej o tyle, że można w tej funkcji checked changes, skoro i tak wiemy, jaki jest max roll, od razu zapisywać sobie ten max roll, żeby potem nie trzeba było takim ifem sprawdzać, która jest zaznaczona. Ale nie wymagam tego, to jest tylko jakiś taki mały bonus, który możecie zrobić. I tyle. I wysyłacie mi 3 linki do 3 commitów, tak? Czyli jak macie tutaj repo, wybieracie sobie właściwy commit, który zawiera wariant na 4 na przykład, tak? I wysyłacie 3 linki kolejno, żebym widział, że zrobiliście to po kolei, a nie zerżnęliście gotową pracę od kogoś. Tyle. Pytania?